Cześć, jestem Igor. Zajmuję się ruchem naturalnym, ruchem na świeżym powietrzu. Ruch naturalny to nasze ludzkie umiejętności. Są nimi balansowanie na kłodzie, przeskakiwanie przez przeszkody, przeskakiwanie na drugi pień drzewa albo zwisanie na gałęzi. Możecie również zwrócić uwagę na moje buty. Wyglądają jak skarpetki, ale dzięki nim mogę poruszać się lepiej i czuć lepiej podłoże. Dawno temu, zanim zamieszkaliśmy jeszcze w miastach, wykorzystywaliśmy naszą sprawność na przykład do zbierania drewna na opał, do zbierania żywności, do polowania albo do przemieszczania się w trudnych warunkach. Z ruchem naturalnym mamy do czynienia od zawsze. Każdy gatunek porusza się w swój naturalny sposób. Tygrys porusza się jak tygrys, słoń porusza się jak słoń, a człowiek porusza się jak człowiek. Ruch naturalny jest dla nas bardzo dobry. Jeśli będziecie ruszać się na świeżym powietrzu, wasze ciało będą zdrowsze i sprawniejsze. Będziecie mieli więcej energii do zabawy. Poruszanie się po kłodach lub kamieniach, a także przeskakiwanie przez przeszkody sprawi, że będziecie czuli się pewniej i odważniej w różnych sytuacjach. Będziecie również uważniejsi. To znaczy, że będzie łatwiej wam się skupić na rzeczach, które robicie. Może się okazać, że będziecie lepiej przygotowani do pomagania innym. Na przykład zareagujecie na spadającą ze stołu szklankę i złapiecie ją w locie. A może wasza sprawność fizyczna pozwoli wam pomóc osobie, która się przewróciła i nie może wstać. Kiedy będziecie dotykali drzew, trawy i innych elementów przyrody, łatwiej będzie wam się z nimi zaprzyjaźnić. Tym samym docenicie, że są i być może będziecie chcieli o nie dbać. Staniecie się strażnikami przyrody. Ćwiczenia na świeżym powietrzu możecie również robić z rodzicami. Dzięki temu będziecie się świetnie bawić, spędzając razem czas. Zachęcam was do poruszania się na dworze. Zapewne każdy z was ma mnóstwo pomysłów, jak to robić. Sprawdźcie to!